W tym upalnym dniu przyda nam się chłodny powiew prosto ze Szmaragdowej Wyspy, czyli czas na pyszną opowieść o tajemnicach, irlandzkich tajemnicach. Hej, hej, moi drodzy, ten gorący sierpniowy dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach czas tajemnic od wydawnictwa Świat Książki i tym samym również moje pierwsze spotkanie z piórem autorki Santa Montefiore. Podobno ta książka jest częścią szerszego cyklu, zwanego Kronikami Deverillów, ale powiem Wam, że dotrwałam do samego końca, nie mając o tym pojęcia, dlatego że ta powieść mogłaby być absolutnie samodzielną książką. Po ciężkiej chorobie umiera Aretusa Clayton, matka wspaniałego rodu, który wiedzie prym pośród śmietanki towarzyskiej wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jednak ostatnia wola zmarłej obraca życie tej rodziny do góry nogami. Szczególnie życie jej córki Faye, która pragnie zrozumieć słowa ukryte w jej testamencie. Niechaj wiatr poniesie mnie, a ciepły deszcz osadzi na irlandzkiej ziemi, z której pochodzę. I może wtedy grzechy moje zostaną wybaczone. Wbrew woli męża, wbrew woli własnego brata, a nawet wbrew woli własnych dzieci, Faye wyrusza do Irlandii, by tam odkryć nieznaną do tej pory część swojej rodziny i tym samym poznać przeszłość swojej matki pełną sekretów. Kim naprawdę była Aretusa Clayton i jakie tajemnice kryją się pośród szmaragdowych wzgórz? Cóż to była za wciągająca, przepyszna opowieść. Kulający między stronami wiatr, tajemnice pewnego starego rodu i Irlandia w całej swojej okazałości. Santie Montefiore udało się oddać tutaj te niesamowite, malownicze krajobrazy Szmaragdowej Wyspy, ale także związane z nią zależności społeczno-historyczno-obyczajowe. Chociaż warto pamiętać, że mówimy tutaj o ludziach bogatych, uprzywilejowanych, którzy piastują wysokie pozycje w swoich społecznościach zarówno w Irlandii, jak i w Stanach Zjednoczonych, to jednak ta powieść porusza tematy jak najbardziej uniwersalne. Uniwersalne dla tamtej epoki. Mowa tutaj o mezaliansach, nieszczęśliwych miłościach, nieślubnych dzieciach, samotnych matkach i rozbitych rodzinach. Czas tajemnic pełen jest tych mniejszych i większych, brudnych sekretów, które osadzają się brzemieniem i trwają pomimo mijających lat. Powiem Wam, że z łatwością można przepaść w tej poruszającej serducho wzruszającej opowieści, przeniknąć do tego właśnie wyjątkowego świata i pokochać również jego bohaterki. Bohaterki, z których każda poświęciła wiele, by zawalczyć o swoje szczęście. I tak jak powiedziałam na początku, to jest moje pierwsze spotkanie z twórczością Santy Montefiore. To są powieści obyczajowe, z elementem historycznym, również z elementem romantycznym. Sami musicie się przekonać, ale z pewnością to nie jest moje ostatnie z nią spotkanie. A teraz muszę zapytać, czy Wy znacie już tę autorkę, a może śledzicie już losy klanu Deverillów? Jako, że mówimy o poruszającej, wciągającej opowieści, nawet wielotomowej, jeżeli byście chcieli, to dorzucam Wam trzy inne, bardzo wyjątkowe historie. Regulamin tłoczni win Johna Irvinga, wspaniała opowieść o dorastaniu, dojrzewaniu, stawaniu się i miłości, a wszystko to w duchu klasyków literatury. Siedem sióstr Lucinda Riley, czyli siedem sióstr wzorowanych na mitologicznych plejadach i siedem ich wyjątkowych opowieści pełnych rodzinnych tajemnic. I wreszcie Kroniki Cliftonów Jeffreya Archera. Jest to porywająca opowieść o wielkich miłościach, równie wielkich nienawiściach i wielkich przyjaźniach, które trwają lata. O wszystkich tych trzech tytułach opowiadałam tutaj na kanale, pisałam również na blogu Wielkiego Buka, więc jeśli jesteście ciekawi, to zaglądajcie, czytajcie, no i oczywiście dzielcie się wrażeniami. A ja razem z wydawnictwem Świat Książki zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Czasu Tajemnic do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: z czym, kochani, kojarzy Wam się Irlandia? Z czym kojarzy Wam się Szmaragdowa Wyspa? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. W takie upalne dni przenieść się, kochani, do rozhulanej wiatrem Irlandii to jest sama przyjemność. Tym bardziej, że ta opowieść jest absolutnie poruszająca, wciągająca, może trochę bardziej kobieca, tak myślę, że jest nawet mocno kobieca, tym bardziej, że porusza właśnie taką tematykę. Jestem ogromnie ciekawa Waszych wrażeń, zaglądajcie też na bloga Wielkiego Buka, jeżeli chcielibyście sobie o tej powieści poczytać. No a my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, pa pa!
A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na recenzję 7 sióstr. Ten wyjątkowy cykl czeka tutaj na Was. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!